Witam, witam serdecznie na moim kanale. W tym odcinku chciałbym wam pokazać nowy dźwięk do nawigacji. Głos Geralta z Wiedźmina. To niewiele osób kojarzy ten dźwięk. Kojarzy tą osobę i tą grę i film, który wyszedł. Ja się szczerze przyznam, że nigdy nie oglądałem Wiedźmina i nigdy nie grałem. No, przyjmuję to na klatę. Także... pokrótce wam pokażę próbkę tego głosu, żebyście słyszeli mniej więcej. Na rondzie, trzeci zjazd. Na rondzie, szósty zjazd. Link do pobrania oczywiście wstawię do opisu. Każdy będzie mógł sobie pobrać ten głos, jeżeli będzie chciał. A więc, żeby nie tracić czasu, ruszamy. Ja już sobie tutaj przygotowałem zlecenie. Także już bez tracenia czasu będziemy sobie jechać. No i zobaczymy jak się głos spisuje. Jak na razie nie ma nigdzie tutaj żadnego zjazdu, nie ma żadnych zakrętów, rond, więc niestety nawigacja się tutaj nie odzywa. Trzymaj się lewej strony. Bardzo dawno, bardzo długo nie grałem w ogóle przy deszczu, bo tak naprawdę te prawdopodobieństwo spadnięcia deszczu miałem zawsze wyłączone. Ten suwak zawsze miałem po lewej, maksymalnie po lewej stronie, więc deszcz w ogóle nie padał. No, włączyłem sobie tutaj na promocie, bo byłem ciekawy jak to na DirectX 11 się sprawuje. Jak na razie mam tutaj 60 klatek. Jak byłem w mieście, były spadki, ale zapewne i bez tego deszczu też były takie spadki. Więc myślę, że no, ten DirectX 11 jednak tutaj robi robotę. Kiedyś podczas deszczu naprawdę były bardzo duże spadki. Nie wiem, czy wy też tak mieliście. Jeżeli tak, to piszcie w komentarzach. Jestem ciekawy po prostu waszej opinii, czy też tak odczuliście, czy nie. Nie wiem, czy wspominałem, dzisiejszy odcinek będzie dosyć krótki, bo mianowicie chciałem wam tylko pokazać ten głos do nawigacji, więc tutaj nie wymaga jakoś dłuższego odcinka. Próbuję po prostu znaleźć jakiś temat, który mógłbym tutaj mieć na odcinkach. No bo takie tworzenie odcinków bez jakiegoś konkretnego planu, no, nie wypala. Więc próbuję jakiś sobie temat znaleźć, coś ciekawego, czego nie widzieliście, co by mogło was zaciekawić, co by mogło wam się spodobać. Jeżeli macie jakieś pomysły, oczywiście również piszcie w komentarzach. Postaram się w jakichś tam późniejszych odcinkach nagrać po prostu wasze propozycje. Szukałem dzisiaj jakichś ciężarówek, które byście mogli sobie zobaczyć. Było dużo propozycji o Scanie, jakieś tam starsze modele Scani. Już dokładnie nie pamiętam, jakie to były modele. Szukałem. Znalazłem tam Fixa do jednej Scani, takiego starszego modelu, Fixa pod 1.35.
Więc zastanawiam się jeszcze, czy będę nagrywał odcinek właśnie z tej Scanii. Znalazłem Kamaza. Nie wiem, czy byście chcieli też zobaczyć Kamaza. Też pod nową wersję. W sumie sam byłbym ciekawy, jak się jeździ takim Kamazem. Co najlepsze, przy zmianie biegów, nie wiem, czy to jest po prostu taka animacja, czy po prostu przy każdej zmianie biegów w kabinie też się biegi zmieniają. Więc no, to jest ciekawa rzecz, taka animacja w kabinie, zmieniające się biegi. Z tego, co kojarzę, Kamaz chyba ma 4 biegi. Trzymaj się prawej strony. Więc no, nie wiem, jak to będzie wyglądać w grze. Szkoda, że ten dźwięk tutaj nie działa tak, że jak się obracam, to ten dźwięk jakoś się przenosi na jedną słuchawkę i na drugą. Jeżeli wiecie, co mam na myśli. Mam nadzieję, że mój głos będzie wystarczająco głośno, żebyście mnie słyszeli. Bo tutaj widzę, że poziomy są na takich równych... na równych poziomach. Aczkolwiek już sobie tutaj podbiłem tą głośność mikrofonu. Ale widać, że chyba jeszcze niewystarczająco. Chyba będę musiał troszkę grę przyciszyć w późniejszych odcinkach. Aktualnie jeździmy sobie po terenach tutaj Murmańska. Wyjechaliśmy sobie z Murmańska. Teraz będziemy się kierować, wam pokażę mapkę tutaj na szybko. Nie jestem w stanie przeczytać, nie chcę skaleczyć tej nazwy. Rovaniemi, coś takiego, coś w tym stylu. Troszkę nieodpowiednią trasę sobie wziąłem, adekwatną do właśnie nawigacji, bo mamy tutaj w sumie prostą drogę. Że tutaj wyprzedzać nie mogę, ale podejmuję to ryzyko. Za 100 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Ale przynajmniej ładne tereny tutaj mamy. Co prawda nie ma tutaj dużo skrętów. Nie ma dużo zjazdów i tak dalej. Ale przynajmniej ładną drogę mamy. Bardzo przyjemnie się po niej jedzie.
Zastanawiam się, co mi się tak ciężarówka tutaj męczy. O co tutaj chodzi? Niestety widzę, że tutaj nic nie mamy w pobliżu. Żadnych zjazdów, niczego. Zjedziemy sobie na stację. Zapewne jak zjedziemy na stację, to nawigacja się odezwie, że będzie szukać nowej trasy. Właśnie typowym miejscu jest tutaj ta stacja. Znalazłem lepszy szlak. Za mną. Na ogół wydaje się nam za 100 metrów. Skręć w prawo. I tak chyba źle wjechaliśmy. Skręć w prawo. Tak widzę, że źle wjechaliśmy, więc ja sobie z powrotem kręcę w lewo. Znalazłem lepszy szlak. Za mną. Teraz pytanie, czy ja dam radę tutaj tak wyrobić, bo... Znalazłem lepszy szlak. Za mną. Jest tutaj dosyć nietypowo stacja ustawiona, więc niestety będę musiał tutaj kogoś przeblokować przez chwilę. Tutaj już ktoś trąbi nam. Postoimy sobie tutaj, blokując drogę. Ale okej, szybko sobie zatankujemy i szybko stąd uciekamy.
zrobimy tak, pojedziemy tam, kręcimy sobie tutaj w prawo. Znalazłem lepszy szlak. Za mną. Przynajmniej więcej tutaj się dzieje z tą nawigacją, jak tutaj sobie zmieniamy drogę. Za 100 metrów. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Ja w sumie zrobiłem kółko. Miałem w sumie jechać tam, prosto. No okej, no dobrze, no nie ma co żałować. Przynajmniej mamy tutaj próbkę głosu z nawigacji. Jeżeli miałbym powiedzieć, czy polecam ten głos, powiem, że tak, tak. Taki konkretny głos tutaj przyjemnie się jedzie, mimo że w sumie nie wiem, co chciałem powiedzieć pomimo. Tą drogą mieliśmy okazję ostatnio jechać podczas live'a. Nie wiem, czy ktoś pamięta. Nie wiem, czy ktoś oglądał. Z was, którzy teraz oglądają ten odcinek. Ciekawe tutaj głosy mamy.
Robert ostatnio mi dał taką wskazówkę, nie wiem czy to był Robert czy Michał, że jak jest tutaj to sprawdzenie dokumentów, to żeby szybciej się otwarła bramka, to wystarczy po prostu... Jedź prosto. Podjechać tam, wcisnąć oczywiście ten Enter, czy na jakim tam klawiszu macie to przepisane i powoli podjeżdżać pod... Znalazłem lepszy szlak. Za mną. Pod szlaban i on wtedy jedź się prosto. Podobno otwiera szybciej, no otworzył się w sumie szybciej. No jednak podjechałem i nic się nie stało. Chociaż nie, otworzył się już. Przedtem czekałem strasznie długo. Na rondzie. Drugi zjazd. Skręć. Za 100 metrów. Skręć w prawo. Skręć w prawo. Trzymaj się prawej strony, potem jedź prosto. Jedź prosto. Trzymaj się prawej strony, potem jedź prosto. O, nagle nam się jedź prosto. Geralt rozgadał. Jedź prosto.
Za 100 metrów skręć w lewo. Skręć w lewo. Za 100 metrów skręć w prawo. Skręć w prawo. Na rondzie drugi zjazd. Skręć. Dzięki za wspólną podróż. Wjechaliśmy udanych łowów. Na stację, czyli w sumie logiczne. Widzimy tutaj paliwo z tego, co się orientuje. Nawet nie spojrzałem, jaki ładunek wzięliśmy. Wzięliśmy benzynę. Będzie tutaj troszkę ciężko wjechać, ale jakoś spróbujemy. Pytanie, jak sobie to wziąć. Myślę, że jakbym sobie tutaj wjechał i troszkę wyprostował naczepę, to potem już bym sobie tam wycofał do tyłu. Okej, podjechałbym sobie teraz do przodu. Tam nie widzę, co jest z przodu. No troszkę obok, całkowicie obok. Więc ja sobie podjadę tak od razu. Mógłbym to zrobić automatyczne parkowanie, albo po prostu zmienić sobie kamerę, z której po prostu bym cofał, ale wolę jednak tutaj ten realizm i wolę się pomęczyć, niż iść tam na łatwiznę. Teraz to już za bardzo skręciłem, niestety. Okej, teraz sprostowanie.
udało się. Także wszystkim dziękuję za oglądanie, zachęcam do subskrypcji oraz do zostawienia łapeczki w górę. Liczę też na wasze jakieś komentarze, bardzo mile widziane będą, na wszelkie komentarze odpowiem. Jeżeli macie jakieś propozycje, śmiało piszcie, jeżeli macie jakieś sugestie, jakieś uwagi, krytyki, no wszystko biorę na klatę. Także dziękuję wam raz jeszcze za oglądanie, no i do usłyszenia do kolejnego odcinka bądź streama. Także wszystkiego dobrego i do usłyszenia.